Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w grze Sniper Elite 3 Africa Ultimate Edition. Słuchajcie, to jest po części ostatni odcinek przeglądu zbrojenia, a po części taki już, można powiedzieć, pierwszy odcinek z serii podręczników broni właśnie z tej gry. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy tak naprawdę te podręczniki od broni dodatkowej, a mianowicie od konkretnie wyrzutni rakiet, która jest dostępna tylko i wyłącznie w tej grze. Tak naprawdę nie to tą broń, którą zobaczycie tutaj, no to ona nie występuje nigdzie indziej. Można powiedzieć, że jest to totalny unikat. Ale jest to broń, można powiedzieć, unikalna wręcz. Unikalna z tego względu, że chyba w żadnej innej grze się z taką bronią nie spotkałem. Jeśli wy się spotkaliście, napiszcie mi proszę w komentarzu. Tak więc, żeby dłużej nie przedłużać, dobre słowo, dłużej nie przedłużać. Słuchajcie, będzie to niemiecka broń dodatkowa, można powiedzieć, że wręcz prototyp niemieckiej wyrzutni rakiet. Słuchajcie, w tej chwili znajdujemy się w misji Oko Cyklonu. Jest to misja z mini kampanii Uratuj Churchilla, w której naszym zadaniem jest właśnie, jak sama nazwa tej mini kampanii mówi, uratować Churchilla, gdyż na jego życie został zaplanowany zamach i naszym zadaniem jest się dowiedzieć, kto owy zamach planuje. Słuchajcie, tą bronią jest niemiecka prototypowa wyrzutnia rakiet Teufelsfeuer. Sam Teufelsfeuer możemy otrzymać tutaj, stąd zabrać. I wiąże się z tym między innymi pewne zadanie dodatkowe. Ale jeśli na przykład nie chcemy zabierać Teufelsfeuera stąd, to istnieje również alternatywny sposób, a mianowicie ze głównej zbrojowni, którą w tej chwili mamy otwartą. Jak się do owej zbrojowni dostać? Ano, trzeba ukończyć sekwencję na strzelnicy poprzez uruchomienie tego przycisku, po czym pojawiają nam się tarcze strzelnicze i naszym zadaniem jest zestrzelić jak najwięcej tych tarcz. I jeśli otrzymamy kamerę lecącego pocisku do tarczy i trafimy w cel, to wtedy główna zbrojownia nam się otwiera i mamy dostęp do tutaj pięciu broni. Między innymi jedną z nich jest właśnie Teufelsfeuer. Natomiast pozostałe cztery jest to Lee Enfield Mark III, Thompson Gewehr 43 oraz Webley Mark IV. Tak więc Teufelsfeuer. Mamy zadanie dodatkowe, którego polega na przetestowaniu właśnie tego Teufelsfeuer. Jeśli chodzi o jego całą animację, właściwie jego ikonkę, jest to taka sama ikonka jak przy wyrzutni rakiet Panzerschreck, z tą różnicą, że jest to potężna prototypowa wyrzutnia rakiet przeciwpiechoty. Natomiast Panzerschreck jest bronią bronią przeciwpancerną. O! Zabrakło mi słowa. Oczywiście amunicję w razie czego możemy sobie uzupełnić. Maksymalna ilość to jest aż 40 rakiet, z czego 10 właśnie w tym magazynku, jeśli pamiętacie, co mówiłem w poprzednim odcinku.
Jak widzicie, sama wyrzutnia prezentuje się w ten sposób, jeśli strzelamy. A teraz pozwólcie, że wyjdę stąd i zaprezentuję wam ją w pełnym słońcu. A mianowicie prezentuje się ona w taki oto sposób. Można powiedzieć, że jest to system spustowy, wzięty praktycznie z właśnie Panzerschrecka. Taki, można powiedzieć, dość futurystyczny wręcz wygląd. Na plecach wygląda to ta broń. No już by tam jakiś kutas wypatrzył. Za chwilę wam pokażę, jak to. Broń prototypowa, futurystyczny wygląd. Można powiedzieć, że jest to jedna z tak zwanych Wunderwaffe, czyli po niemiecku cudownych broni, która miała odmienić losy wojny. No, niestety losów wojny Wunderwaffe nie odmieniła, ale sprawiła, że sprawiła, że jednak, że część wykorzystanych zastosowań została wykonana, można powiedzieć, z wręcz mistrzowską precyzją. No dobra, powiem tak. Jedna rakieta w zupełności wystarczy, żeby zabić masę przeciwników. Jest jedną również bronią, która idealnie nadaje się do niszczenia ciężarówek, transporterów, pół gąsienicowych. Mianowicie zaraz wam przedstawię wam całość, co ta broń potrafi. Tylko pozwólcie, że tutaj wykonam albo nie. Wiecie co, pójdziecie razem ze mną, żebyście widzieli, jaka ta broń jest w chuj potężna. Bo teraz, jeśli jak mam tą broń, to dla mnie nic nie jest straszne. Tu mamy przeciwnika. Ojej, już go nie mamy, niestety. Ofiara Panzerschrecka nam się wyświetla. No, gdyż sama broń jest właśnie zaliczana jako Panzerschreck. O, tu mamy ilu? 5 przeciwników, tak? Dobra, no to co, jedziemy po kolei. Tylko żebym się nie zabił, bo to też jest prawdopodobne. I to nawet bardzo. Tylko może jakoś inaczej. O właśnie, tak się ustawię. Na przykład jebut. Jednym z zadań pobocznych jest przetestować Teufelsfeuer. Ja akurat to zadanie mam wykonane. Pozwólcie, że akurat tego zabiję w walce wręcz, gdyż nie chcę samemu się zajumać. Dobra. Kolejny zdechł? To kolego, gdzie się chowasz tu? Tu się chowasz. To pozwól, że umrzesz. O, jakiś oficer tu przyszedł do mnie. No to co pan powie na spotkanie z rakietą? No, pan nic nie powie, bo już pan nie żyje. Okej. Plany zamachowców. Mamy. I teraz mam udać się do garażu. Ja się jeszcze przy okazji uleczę. Żeby później nie było. Że mnie coś zabiło. I w tym garażu zaprezentuję wam całą niszczycielską, a wręcz morderczą moc Teufelsfeuera. O, tutaj jest przeciwnik. O, już go nie ma. Ojej, jak to się stało? Jak to jest możliwe? Niby jakiś snajper mnie wypatruje. O, tamie, siedzisz? No, już go nie ma. I mamy cel główny, aby zniszczyć garaż. No i naszym zadaniem jest po prostu ten cały garaż rozpindolić. Najlepiej w drobny mak. Sama animacja przeładowania jest moim zdaniem całkiem dobra. O, to
również wiąże się z tym, aby zniszczyć właśnie takie różne wystające tego typu konstrukcje. Tam na przykład, gdzie są też skrzynki, jest to właśnie wzięte z Teufelsfeuerami skrzynie. Więc, jak widzicie, nawet ta transporter opancerzony półgąsienicowy się sprawdził wręcz idealnie. I właśnie dokładnie w tym miejscu można powiedzieć, wykonujemy cel dodatkowy, który polega na przetestowaniu Teufelsfeuera. Nie jest może on co prawda najcichszy, ale to jest pierniczona wyrzutnia rakiet. Tak więc, no cóż, taki to by był materiał, ale tu mamy jeszcze jakiegoś oficera, tu jeszcze jakiegoś żołnierza mamy, no i go dobiję. I zabiliśmy wszystkich. Prawdopodobnie tak. Tak jest. Oni nawet, oficer nawet chyba nie wie. No, jego wyraz twarzy mówi wszystko. Tak więc 10 rakiet w, nazwijmy to, magazynku właśnie. I cóż, tak się prezentuje cały Teufelsfeuer. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!